Proszę Państwa, 18:30. Teraz linia Mysia jest w Warszawie, ale musimy pamiętać, że skąd się wywodzi ta linia Mysia? Skąd ona się wywodzi? Święty Jan Chrzciciel, tak, to jest na prądniku. Kto to tak uczył, proszę Państwa, kamieniami rzucać w Magdalenę? No dzisiaj też jak. Jeszcze Stasów Wałęsy mówią, że Wałęsa. Zapisałem. Potrafił na ambonę wejść i mówi, że na tego głosować, na tego głosować, na tamtego głosować. A potem idą na ulicę 11 listopada z kamieniami, proszę Państwa, w policję, przedstawicieli państwa. No to kto to robi? No to kto to robi? Przecież w czasie, kiedy tutaj nie ma świadków Jehowy, nie ma świętych żadnych, ani Ewangelii, bo to nawet nie jest Anglia. Ewangelia to w śmietniku jest, na bruku, pod pałacem kultury Stalina i Lenina ateistycznym, na drzewach, na krzakach, no to kto to robi? Kto to robi? No przecież ewangelicy by tego nie robili. Także jak ktoś nie wie, w jakim kraju jest, to wiadomo, że w Polsce. Wiadomo, że w Polsce jeszcze podają czas Polski. W Polsce minęła godzina. Wyjeżdżamy z Grybowa o 4:30, o 5:00 z Kruszlowej. Pan Stanisław, 18:445. Od wczoraj ta Litka leży, pieprzy głupoty, jedzenia nie ma, nie skombinuje sobie jedzenia, jest głodna, że nawet tu jakiś chleb wyjada nam. No tacy są, proszę Państwa, jak na sług diabła przystało, to żeby przyjać, żeby pomóc, żeby działać dla dobra sprawy, to raczej jeszcze im przeszkadzają. I się pyta, takie głupoty. Ja mówię, ja jestem teraz zajęta, ja nie weszłam z tobą w dyskusje jakieś takie, tylko po prostu jestem zajęta. Dupy mi nie zawracaj. Także proszę Państwa, Litka Lipska, nie? Bo to dwie tony waży. Mamy tutaj laleczki, nic nie ważące, proszę Państwa. Laleczki, nic nie ważące. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Czytają Halina Łabonarska, Jerzy Zelnik. Winicjusz, który był także przesądny, spojrzał na Petroniusza z nagłym, ogromnym niepokojem. Jeśli Ursus nie mógł mieć ludzi do pomocy i nie mógł sam jej jeden porwać, to kto ją porwał? Lecz Petronius począł się śmiać. Widzisz, rzekł, uwierzą, skoro i ty już na wpół wierzysz. Taki jest nasz świat, który drwi z bogów. Uwierzą i nie będą jej szukali. A my tymczasem umieścimy ją gdzieś daleko od miasta, w jakiejś mojej lub twojej willi. Jednakże, kto mógł jej pomóc? Także musimy wiedzieć, skąd się to, proszę Państwa, ciskanie kamieniem wzięło. Od czasów Magdaleny nawet. Wcześniej też, ale to co znane, to co możemy powiedzieć. Każda niemal kobieta w Rzymie czci. Rzuca, na przykład chce ręką rzucić. Nie ma kamienia, no ale chciała. Prawda? Bóstwa, nie zabiła, ale chciała. Jakie zaś wyznanie. I to się na sądzie liczy, proszę jedna Pani. Jedna jest rzecz pewna. Nie zabiła, nikt nie widział jej, by którejkolwiek z naszych świątyń ofiarowała naszym bogom. Oskarżamy ją nawet, że także, proszę Państwa, obcy bogowie, Żydzi kiedyś kłaniali się obcym bogom, Baalowi, Molochowi, dzieci swoje w ofierze składali, bo oprócz tego, że oni wyznawali Boga Jahwe, no to uprawiali przecież bałwochwalstwo. No. A my nie powinniśmy się wdawać w bałwochwalstwo. Gdyż cnota jej jest znana, a nie przyjaciółka rodzaju ludzkiego nie obchodziłaby się tak z niewolnikami. My nie powinniśmy się wdawać w bałwochwalstwo, proszę Państwa. W żadnym domu nie obchodzą się z nimi tak jak u Aulusów, przerwał Winicjusz. No więc widzisz, Pomponia wspomniała mi o jakimś bogu, który ma być jeden, dzielna 35. Miłosierny, gdzie
pochowała wszystkich innych to jej rzecz. Zielna, Putin, Merkel. Jej logos nie byłby chyba bardzo wszechmocny, a raczej musiałby być bardzo marnym bogiem, gdyby miał tylko dwie czcicielki. To jest Pomponię i Ligię, z dodatkiem ich Ursusa. Musi ich być więcej, tych wyznawców. I ci dali pomoc Ligii. Ta wiara każe przebaczać, rzekł Winicjusz. Spotkałem u Akte Pomponię, która powiedziała mi: niech ci Bóg przebaczy krzywdę, jaką wyrządziłeś Ligii i nam. Widocznie ich Bóg to jakiś kurator, bardzo dobrowolny. Niechże ci przebaczy, a na znak przebaczenia niechaj ci wróci dziewczyna. Ofiarowałbym mu jutro hekatombę. Nie chcę jadła, ni kąpieli, ni snu. Wezmę ciemną lacernę i pójdę włóczyć się po mieście. Może ją w przebraniu znajdę. Chory jestem. Petroniusz spojrzał na niego z pewnym politowaniem. Istotnie oczy Winicjusza podsiniały.